Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Alice Madness Returns, więc mamy tutaj jakiś koszyk po strzelaniu do ryjów z płynka do pieprzu, brzmi to kuźwa kuriozalnie, ale w tej grze tak jest. Dostaliśmy jakiś koszyk i w zasadzie co to jest, to nie wiem i trzeba to sprawdzić, co to jest. Trzeba to rozwalić, a złote zimby, to ma sens. Tu mamy zaś jakieś przejście, da? Da. Mogę cię posiekać? Nie, nie mogę. No trudno, well, starałem się, ale nie wyszło, nie? Ty, czekaj! Oh, you fucking bitch! A, bo włączyłem jeszcze raz grę! I się zresetował... A, interesujące, dobra. Więc w taki sposób działają checkpointy tutaj, że te rzeczy do zbierania się resetują. Dobra, dobra, mi to całkowicie pasuje, ja nie mówię nie. Tam są jeszcze jakieś... Co tu się w ogóle odprawia? Tam jest ryj! Dziwne, bo tak tylko... I co? Gdzie? Co? Jak? Hidden passage. A no jest! No nie! I co te gówna jeszcze? Na domiar złego. Czekaj, bo się ryjek za... Młynek zacznie ryjek, zagrzął. Cześć, strzelaj do tego! Z daleka to zniszczysz. Dawaj! Nie ma reset, nie ma przerwy. Spoko, czy jeszcze coś tutaj zostało? Tam widzę jest wspomnienie jakieś z daleka. Czy jeszcze tu ktoś chce mnie zamordować bardzo brutalnie i nieszczerze? A tamto co to jest? Czekaj. O, to, to. Co to? Znowu się ten zagrzał ten młynek. Dobra, na początek to weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie ząbki. Kurna, ja mogę do tej wody wejść, czy nie? No i co? Ja nie wiem, to są takie kwiatki, które się w sumie zapalają, ale nic z nich nie ma. To jest chyba o to chodzi. Dobra, najpierw sobie zobaczymy dół, później na górę pójdziemy. Nie ma co, tylko dlaczego taka muzyka gra, kurde, jak tu żadnych tych nie ma. Funfli. Tu są jakie niebieskie, de, halo. Tęczowe. Ja nie wiem, dlaczego one były niebieskie, jakieś inne, jakieś ciekawsze, ja wiem. A tam to coś jest? No, moja śmierć, to nie, to nie, to nie, to ja dziękuję. Jeszcze tylko się przyjrzymy, czy tutaj coś jest interesującego, być może tutaj. No nie, bo te kwiatki, co mnie pożerały, to inaczej wyglądały. A tu jest jakiś ten, jakieś przejście. No zobacz. Cię trzeba jednak z tym zmysłem łazić, bo może być coś ciekawego tutaj. O! O zaś. Co to? Butelka jaka! A, bo to taka znajdźka. No dobra, no. Co ja będę narzekał? Halo? Ta, super, gra mi wywaliła. Okej, okay, wygląda na to, że gra po prostu randomowo wywala w różnych miejscach. Jest tam jakiś, coś tam, jakiś problem, program przestał działać, tak. I to jest ponoć dosyć częsty błąd, który występuje u ludzi, więc się nie martwię, że to tylko u mnie, czy coś takiego. Że mój komputer jest retarded, nie, nie, to po prostu jest ponoć normalne z tą grą, także... Dobra, z daleka sobie rozwalimy tych tutaj typków. Albo postaramy się rozwalić przynajmniej. Co ciekawe... O, cholerstwo, nie. Czekaj, do góry, do góry, do góry. Gdzie to było? Gdzie ten Fonfel się schował? Lol. Dobra. Gdzieś tu jeszcze jest coś? Coś do namierzenia, cokolwiek? A jest! Tylko skąd? Teraz tak patrzę, patrzę we wszystkie kierunki, ale nic nie ma. Dobra. No dobra, tutaj mamy. Nawet podczas skoku. A. Okej, okay, jest, udało się. Nie mam pojęcia, jakim cudem, ale się udało tutaj dotrzeć. Także jesteśmy już... Ło! Fonfel! Paszli! Paszli, no, dobra. Jeszcze gdzieś te cholerstwa są? Gdzieś to jest, chyba jeszcze jest gniazdo gdzieś, tak mi się wydaje. To innej opcji nie ma.
Tylko pytanie, gdzie to cholerstwo jest? E, jest dobre. Nie mam bladego pojęcia. No kurde! Gdzie to się pojawiło? Czekaj. Teraz mi się celownik włączył, nie wiem, zaraz przejedziemy, może tutaj gdzieś to jest. Skąd to wyłazi? Nie mam pojęcia. Dobra, trudno. Trudno. Gdzieś może zaraz... Patrz go! No kurde, nie mam pojęcia gdzie to jest. Ale zaraz znajdę, jak znajdę to inoros. Normalnie szczela w ryja. Tam pewnie dalej gdzieś to jest. To jest niemal pewne. Tylko pytanie gdzie dokładnie. Bo cały czas mam tą muzykę, ale nie wiem gdzie jest ten cholerny ul, czy cokolwiek to jest. Nie wiem z której to strony jest. To jest najgorsze. Tam muszę gdzieś iść? A tam jest! No weź wyjdź! Jak mnie to denerwuje, dobra, bo tracę wątki i nie mówię zbyt dużo, ale to dlatego, że... Co ryje? Zresztą to już wszystko, to o co chodzi, no. Ogarnięte wszystko, zrobione, bardzo pięknie, ślicznie, idealnie. A tam jest jeszcze ryj następny, świński. Dobra, to trzeba go Dobra. Minie trochę czasu, zanim się przyzwyczaję do sterowania. Ewidentnie minie trochę czasu. No ale nie poradzę. Jest trochę... No, tak trochę muszę się przyzwyczaić. Tak, nie żeby coś, ale... Sterowanie jest okej, ale... Ale muszę przywyknąć, jakby nie było, muszę przywyknąć. I co tu się otworzyło? Tu passage, hidden passage. A tam po lewej jest ząb. A na ten ząb to trzeba wejść? No, znaczy wejść. Trzeba go ogarnąć. Aha, to tak po prostu trzeba było tutaj wejść? No dobra. No dobra, czyli jeszcze nie do końca łapię właściwie jak tu się kurde leci na tym. I mówię, to mi może trochę zająć właściwie, bo to jest zaawansowana funkcjonalność w grze. Fruwanie w ten sposób. No, możliwe. Chociaż, kurde, no... Niby mi się raz udaje, niby raz mi się nie udaje. Może dlatego, że za bardzo kombinuję, jakbym nie... Kurde, coś mnie jeszcze swędzi. Jakbym tak nie kombinował, to też może by było inaczej. To jest też jakaś opcja w sumie. O, dobra. Jest sukces. Nie jest źle, jest sukces. Okej, okay. I co, i teraz tak po prostu? Aha, no dobra, no coraz lepiej będzie, coraz lepiej. Z minuty na minutę będzie szło coraz ciekawiej. Czy tutaj przypadkiem... O, ty płaczesz tymi funflami, tu zaraz wstanie coś stąd. Ja mówiłem. Znowu. A nie, to jakieś inne. Dobra, powyszczelamy to z pistoleta, tak zwanego młynka pod pieprz. Ty głupia babo, no nie płacz, mi tylko problemy robisz. Ja wiedziałem, zawsze. To w dużej mierze są problemy takie, że... Nie, że baba była winna, ale w tym przypadku jest. No kurde, no widocznie, nie jest. Chodź. Dawaj, stawaj. No tak trochę, no nie idzie źle, powiedziałbym. No, cudownie też nie jest, ale... Ale generalnie to takie 2 na 10 to będzie. Wow! I gdzie my doszliśmy tutaj? A, tu jest jakieś przejście? A faktycznie. Gdzieś z daleka widziałem, ale zapomniałem o tym, ale już pamiętam. Co my mamy? Kolejna buteleczka! No dobra, to mi pasuje, tu mamy zęby. Tu mamy ślimaki do ząbków. Tak samo. Dlaczego akurat zęby? Ja się zastanawiam. No takie trochę dziwne, no ale... Well, nie będę podważał zasad gry ani niczego z tym związanego. Nie no, gdzieżbym śmiał. Ja? Nie, kim ja jestem, żeby podważać to, co gra uważa za słuszne. Gdzie teraz? Tutaj teraz, chyba. Tu raczej już nic. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Tam są te znaczki, albo to jeszcze przez chwilę te znaki są. Tu są fąfle. Mogę je tak wykończyć? A mogę! A to nie muszę do nich strzeloć! Dobra! To pasuje, bo te strzelanie teraz to jest takie średnio wygodne, bo się grzeje ten młynek strasznie szybko. To takie to wiecie, to takie 2 na 10 wygodne. Jeśli z tych zębów faktycznie można coś ulepszyć, to pierwszą rzeczą będzie młynek u mnie do ulepszenia. Jak nic. A w ogóle kawa mi. Muszę ją... A co tu się dzieje? Co się tak czerwono zrobiło? Trzecia kawa dzisiaj, będę dzisiaj fruwał, naprawdę. Po suficie. Ale trudno. Po prostu tak... Nagrywam ten odcinek po poprzednim i się troszeczkę zdenerwowałem pewnymi rzeczami i musiałem sobie kawę zrobić. Uznałem, że bez kawy to nie pyknie. O, ty! Spokój się! Ty, nie w tą stronę, dobra. To tak kontaktuj trochę, dobra? Jak idziemy w tą, to idziemy w tą, a nie w inną. Trochę słuchaj, bo to ja tutaj mam pada, to ja wiem, co się dzieje, nie? Generalnie ja ogarniam i możesz mi zaufać. Tak jak powiedziałem, możesz mi zaufać. Już chciałem sam podważyć to, co powiedziałem, ale... Ale w zasadzie to nic się nie stało, więc... Okej. Dotarliśmy bez uszczerbku na zdrowiu aż takim. Tylko na zdrowiu psychicznym, ale to da radę. Wspomnienie. To taka Alicja w Krainie Czarów, tylko że w wersji hardcore, bym powiedział. Także wszystkie rzeczy, jakie tu się dzieją, to są takie nie do końca normalne. Ale to... Kto by na to zważał? To jest, wszystko tutaj to jest, wiecie, to jest gra dla, odpowiednia dla dzieci. Alicja w Krainie Czarów jak najbardziej. Jak to dziecko puścisz, nie będzie mogło przez tydzień spać, ale... Ale spróbować możesz. Dobra, kolejne badziewiory? Czyżby? Ty, nie. Ej, a to dziwne, bo myślałem, że jak jest ta czarna maść, to zawsze. Jest unik! Pewnie jakie kombosy jeszcze będzie można, da? Kręcić. A to teraz będzie ciężej. O, tak można te kombosy robić. No weź, wypierdzielaj. Fajne jest to, że one nie potrafią mnie te owady poskładać. Jak mnie złapią, to mam jeszcze tak szansę, żeby się od nich uwolnić. To jest plus akurat. Będzie tak, tak? Mogłabyś, kamero, sama mi się obracać, czy naprawdę ja muszę tylko to sterować? No bo jakby trzeciej ręki nie mam, a takowa byłaby mi potrzebna, jeśli miałbym sterować jeszcze kamerą dodatkowo. Byłbym wdzięczny, gdybyś mi chociaż trochę kuźwa pomogła. A bo tam są te badziewiory! Weź gin! Z łaski swej! No weź, szczelej, szczelej! Idzie na łeb naprawdę dostać od tego. Od tego młynka. Co ty powiedziałeś? Wystarczająco ilość zębów wezmę i ulepszę twoją broń. Chcesz ulepszyć, że masz... A wypierdzielaj mnie stąd, młynek chcę ulepszyć. Jakie, po co ostrze? Ostrze i tak jest dobre. Czyli dobrze kminiłem. Oho. A czyli ten kapeluszik to taki tutaj miejscowy mechanik? Taki konserwator aka. Konserwator, administrator, dobra. A tu kiedy się z nim spiknę, bo tam, powiem, pogadać by pasowało. Znaczy, kurde, Alicja w Krainie Czarów, jeśli chodzi o... Mazia. Jeśli chodzi o film, to kapeluszik był dosyć kluczową postacią, więc tak kminie. Looking Glass Railway, dobra. Był dosyć kluczową postacią i fajnie by było go tam gdzieś spotkać, coś tam robić. No tutaj to raczej nie jest ciekawego. Tylko można tam pójść, do tego. A, tam jest flask, tak zwany, albo bardziej po polsku mówiąc, to tam jest butelka. Tak mi się wydaje, że po angielsku by było napisane.
flask. Być może. Dobra, zebrane. I coś tu jeszcze jest. No nie sądzę. Dobra, dobra. Ty, grzyba tutaj mu. Oj, tu są zimby, tak samo. A co ten ekran taki jasny jest? Boże, aż w oczy trochę boli. Ta kraina. Mlekiem i grzybem stojąca. No. O, dobra. Dobra, git. I następny grzyb. Uuu. Ale widoki. A ubezpieczyciel ci to pokrywa, jakbyś tak spadła w razie... Nie no, to kraina czarów, tu myślimy, tak? Tu nic nie jest naprawdę. Wypierdziela z domu Bożego, no. Poszedł. Myślisz, że mi się to potrzeba do szczęścia? No to się zdziwisz. Wun. A to o to chodzi, że one mogą wyleźć z tych skorup. Ja muszę uważać. A, walić, nie będę uważał, po co? Tam jest kapelusznik, na to wygląda. Chyba tak to, chyba tak. No, wszystko się ewidentnie... Aha, dobra, no to drogi powrotnej za bardzo nie mam, muszę iść do przodu. Wyboru też nie mam, muszę iść po prostu. Dobra, Alisze, biegnij. Może mnie tu nikt nie zabije. Ciekawe, czy tymi unikami jakoś szybciej idę, czy to wolniej, czy ciekawe jak to wypada. A! Oho, chyba jesteśmy na miejscu. Chyba da. Dobrze się domyśliłem, że to jest do rozwalenia, okej. Idziemy, kuźwa, wyszliśmy. Lolu, lolu. Ej, no mapy to zasługują na pochwałę, no co by nie mówić. Tu będzie walka. Była. A co ty byś chciał? Muszę się skupić. Spizgałem ich nieźle, nie? Ani razu mnie nie trafili. No robię się coraz lepszy. Albo używam uniku po prostu. Może robić uniki przed atakami przeciwnika. Super. Widocznie będzie mi to chyba potrzebne. No. No. Tak, to jest mi potrzebne, bo on miał tarczę. Pierdziony. W grze, wiecie, w grach tak zawsze jest, nie? Że jak przeciwnik ma tarczę, to musisz unikać, nie? Bo on nigdy go nie trafisz, nawet jak ma tarczę. Nigdy, po gierach, po... Nie, on ma tarczę, cały się chroni tarczą, nie ma innej opcji po prostu. To jest śmieszne w grach. Zawsze tarcza to jest... Rzecz nie do złamania. Nie do zagnięcia po prostu. No bo się skupiam. Żeby flawless z tego wyjść. Żeby nie tracić życia. W zasadzie to nie wiem czy... Mógłbym tracić życia, ale po jaki wał? Jak można nie tracić? Kim ty jesteś? O, ale mnie pizgnął! Źle zrozumiałem jego intencje. Dobra, Fonfel, masz? No chodź. Tak, tak, i do widzenia, na razie, trzymaj się. Weź sobie to tarczę w dupę wsadź i idź stąd. No. Co mi tam, aha. Tu mam sobie tak podskoczyć fajnie. Dobra, a ja to sobie wezmę tak. O. I to są takie kwiatki, że możesz sobie tak. Możesz być mały, później robisz się duży i masz z tego zoom. To jest uczciwa propozycja, jak najbardziej. Fajna, fajna rzecz. Czy coś tu jeszcze mamy? Aha! No, jak duża jest szansa, że z czymś takim będę się musiał kiedyś mierzyć? No to jest, szansa jest dosyć duża, tylko pewnie dopiero jak sobie tam uśrupam więcej tych, więcej wszelkiego rodzaju zabawek i w ogóle, a tam muszę iść, dobra? Dzięki, że mi mówisz. Kwiotków już żadnych ciekawych tutaj nie ma. No to można chyba przejść dalej. Tak, można po grzybie skoczyć. To będzie tak. Raz, dwa, trzy. O. Dobra, dobra. Tam są kolejne grzyby.
Dobra. Nie wiesz, gdzie dalej pójść? Zmniejsz się tam, gdzie rosną fiołki. Zmniejsz się, a mikroperspektywa ukaże ukryte ścieżki i wskazówki. Dobra, dobra. Ja to ich używam na razie tylko po to, żeby... O. A tak, no tam, bo tam jest... O. Znaczy tu. Ej, weź, wyjdź, ty! Tego nie było, tego nie planowaliśmy. Ej. No to tam trzeba pójść, to jest oczywiste. Tu są ukryta ta dziurka od klucza, to trzeba tam pójść, zobaczyć, co tam się dzieje. Może to trzeba włączyć coś? Nie no, tu jest butelka w każdym razie. Tu jest butelka, czy coś jeszcze jest oprócz tej... Nie? A to takie kurde smutne. Myślałem, że to będzie coś fajnego, coś takiego z pompą, ale nie, tylko butelka. W sumie po co mi te butelki? Coś się robi za nie, czy to tylko jest takie przechodzenie leveli, bo przechodzenie leveli? I don't know! Dobra, przejdźmy. Na jakiś dzieciak chodził. Albo coś się przypominały dzieciaka. Jak teraz puszczę ten, to koniec, nie? Czy nie? A nie, bo to się jeszcze chwilę trzymało, dobra. Wspomnienie. No to ponoć niemożliwe, że jest się samo zapłon, że to niemożliwe jest. Czy tak słyszałem? Może jeszcze zależy od źródła, że jedno źródło uważa, że tak, inne, że nie. Ale generalnie, z tego co wiem, to chyba jest możliwe jednak. Dobra. Teraz tak trochę bezpiecznie żeśmy poszli, nie? Bo tak strzeliliśmy. LT. To tam jest ten? Jezu, w jakim przerażającym miejscu koleś mieszka. Zaprosi dziewczynę do siebie, to ona nie wejdzie do domu, już się wystraszy, już nie, nic z tego nie będzie. Chłopie, weź ty zmień mieszkanie, zmień se design. To ci to straszny. W sensie, no nie będę nic mówił już więcej. Okej, mamy tutaj żorcie. Znaczy żorcie, no zęby, no. Czy zęby to żarcie, może zależy dla kogo, ale chyba tak niekoniecznie. No dobra, to tutaj wszystko by na to wychodziło. Ale sobie przelecimy. Po co używać tej hopki, jak nie trzeba? Przejdziemy sobie... Tutaj coś jest? Nic tu nie ma. Dobra. Przejdziemy sobie tutaj. Bo będzie boss. Oło! Nie ma bossa? To później będzie boss. Jak nic. Tak mi się coś wydaje. Tak będzie. Dobra, ale w tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo to jest najwyższy czas. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego tam Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.